Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w... Popfilter. W kolejnym odcinku zagrajmy w Death Stranding. Jak widzicie, mam tutaj od cholery paczek wszystkie do węzła jeziornego, w tym także jedną, tą fabularną, ten cały... części serwera, tylko nie wiem... ten dane, tylko nie wiem, gdzie to... nie widzę tego aktualnie. No, powiedzmy, że trochę podziałałem poza nagraniem. Uwaga, też mam tak, inżyniera mam na 5 gwiazdek. Okazało się, że jeśli mamy 5 gwiazdek udanego ziomka, no bynajmniej u inżyniera tak jest, zobaczymy, czy tak będzie u innych, ale w przypadku inżyniera, mając 5 gwiazdek u niego, dostaję od niego jedną gwiazdkę, którą sam ma aktualnie przyklejoną na gaciach, na lewej nogawce, na... Czekajcie, udo... Nie, pośladek... Na udzie. Na udzie tylko od przodu. A to chyba nie udo. No, nevermind, jak się... Zobaczycie, może uda się wbić trzeci też jakiś taki level dzisiaj u kogoś. I jeśli ma też 5 gwiazdek, to możemy u tej osoby sobie spać. Użyję mi silnika, mam prawie 4 poziom. U Nestora mam prawie 2. Jak widzicie, trochę podziałałem. Z tego schronu niestety jeszcze nie zabrałem wszystkiego, a muszę tu wrócić, bo to są naprawdę fajne rzeczy. Odbudowałem też trochę drogi, mianowicie tutaj cały te... Tutaj były 2 albo 3 kawałki odbudowałem. Znaczy, ja zrobiłem 2. Jeden... serwer, nie kawałek. Ja zrobiłem 2 kawałki i ktoś dobudował ten i tutaj teraz będę chciał to dobudować, żeby mieć pełne. Czyli potrzebuję wziąć 120 ceramiki i dobra, 200. Dobra, 400 wezmę na raz i będzie. W sumie właśnie a propos, bo i tak będziemy tam jechali, więc wezmę to już od razu. Odbierz materiały. Zobaczmy, metale razy 400 i ceramika razy... Nie takie wartości. Ceramika razy 120, znaczy ceramika 120 sztuk. A, czekaj, bo to... Ej, kurde. Zatwierdź. Tak. Aha, no tak, bo tego nie mogę tego załadować na... pakę, bo ona się jakby nie liczy jako paka od Bridges, więc nie zliczono do tej właśnie opcji dostarczania. Dobra, jeszcze tak. Nie wiem, czy to się. Nie wiem, czy ta fura tutaj zostanie za ten czas, co ja tutaj będę, więc może na wszelki wypadek. Dobra, te ładunki to aż tak nie są mi potrzebne, ale hematogranaty zrobione na zamówienie przez naszego kolegę, to wolę sobie akurat zachować, więc niech to tak zostanie. No i dobra, dostarczmy teraz wszystkie te punki, które mam tutaj dostarczyć i zobaczmy, jak będzie wyglądało, aż będzie wyglądało tak, kurde, dopakowane zlecenie, bo jestem ciekaw w sumie, jak on to poukłada. Dostarcz wszystko. Okej. Okay. Jestem tak troszeczkę rozczarowany. Witaj. Berhard, pan nas uprzedził. O, masz serwer. I nie tylko. Daj, rzucę okiem. Nieźle. Wielki dostawca znów się spisał. Serwer jest w świetnym stanie. Dobrze, że nasze dane są bezpieczne. Dziękujemy. Dobra, pomijamy to wszystko oczywiście. Jezu, Sam, do listy zapasów do tworzenia dodałam ci odwróconą trajkę. Węzeł jeziorny podarował nam jej projekt w ramach podziękowania. Mogę ci o niej opowiedzieć, ale czy ty czasem nie miałeś podobnej? No wiesz, 2 koła z przodu, 1 z tyłu, akumulator. Ma autoładowarkę, która się odpala w czasie bezczynności. Jazda po terenie z przeszkodami wymaga wprawy. Najlepiej się sprawdza na długich, równych odcinkach. Tak w ogóle to staramy się skombinować dla ciebie jeszcze jeden pojazd. Dam ci znać.
No, oczywiście drugim jest taka ciężarówka, jaką zajmowałem mułom, ale na to niestety muszę poczekać. Cząstki Higgsa. O, to jest coś, co pewnie warto by sobie poczytać. Może ten 25 czy ile kilometrów. Odwrócona trajka dalekiego zasięgu. Ciekawa jaka różnica między jedną a drugą. Symbiotyczne społeczeństwo inwigilacyjne. Jezu, jaka nazwa. Jeszcze większa przepustowość. Więcej dostępnych rzeczy. To lubię. Wiemy kolejną gwiazdkę. No niestety, chyba nie wbiliśmy. Jak widzicie, jestem teraz mistrzowskim posłańcem, jeśli chodzi o mój level. Bo co nieco właśnie wbił. Dzięki tym danym możemy w końcu ruszyć z pomysłem na zautomatyzowany system dostaw. Powiem chłopcom, żeby zaczęli już testować boty. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. W terminalu dostaw znajdziesz więcej zleceń. Prepersi mówili to i owo o Fragile. Na pewno można jej ufać? Ta sprawa z Higgsem. Chyba ci mówiłem, że go nienawidzi. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale nie wierz mi na słowo. Spytaj ją i sam oceń. Tak czy inaczej, potrzebujemy jej. Sam, tu Fragile. Podobno połączyłeś trzech prepersów z siecią. I dostarczyłeś im wszystkie zapasy. Dobra robota. Skoro już tak gawędzimy, powiesz mi, o co chodzi z tobą i Higgsem? Słyszałeś plotki, co? Opowiem ci o tym w cztery oczy. W rozdzielni na południe od węzła jeziornego. I tak tam zmierzasz, prawda? Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Niech będzie dostarczyło? Tak, dostarczyło wszystko. No. No nieźle. Tam idzie. Ktoś drogę odbudował? Gdzie? Nice. Jest bardzo blisko Nestora. Tylko nie z... Jest! Ktoś tu... O kurde, ktoś tu dobudował! Mua! 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 Kocham! Kocham tę społeczność, naprawdę. I tu patrzcie, jak mam idealnie ładny ciąg, kurde, do rzemieślnika. Czytaj też do tego schronu. Piękne. Tutaj mam, kurde, dla Nestora, w tym miejscu muszę odzyskać pióro i mu je zanieść. I to myślę, może spoko podnieść poziom do niego. Okej, co to? To jest co? A, to jest chyba dalsza część drogi, tak mi się wydaje. Wygląda, jakby tutaj miała być jeszcze droga. Aktualnie oczywiście jej nie ma. Okej, gdzie to byłby węzeł jeziorny? Nie no, tu wygląda, jakby było jezioro i też tutaj. No i tu jest taka większa miejscówka. To albo tu, albo tu. No, ewentualnie tutaj, nie? Bo to jest też opcja. Ale zobaczymy. A teraz będzie plot twist. Nie będzie tu, tylko będzie gdzieś tam w pizdu, gdzieś nawet mapy nie ma. Mogę tu zjechać. Mogę tu niżej zjechać. No, to zaraz będzie plot twist, że będzie gdzieś tutaj. Znaczy, to bym się nie zdziwił, nie? Dobra, czyli. No, na razie mi się niestety te materiały nie przydadzą, ale możemy je, myślę, sobie zostawić. No, bo i tak nie mogę ich wsadzić z powrotem. Dobra, mamy trajki w razie czego. A jakieś info jest może o tym? Jest tutaj. Trajka zaczyna akumulatorem, standardowy sprzęt i półka na budynek mieści do 6 ładunków średniej wielkości. Trajka dopalacz. Przebywanie w wodzie szybciej zużywa akumulator. Okej. Odwrócona. Ulepszona wersja odwróconej trajki. Półka w dwa duże moduły akumulatora. Zmniejszono pojemność ładunku, lecz zwiększono zasięg. Dopalacz. Aha, dobra, czyli to jest ta. To jest ten minus, że mogę dłużej jechać, ale niestety mam mniej naładunek, więc. No dziękuję. Wolę mieć tą zwykłą trajkę i duży ładunek. W razie. Znaczy, no, duży, taki w miarę duży, nie? Wreszcie uda mi się odpocząć w kwaterze.
Bo, nie powiem, odpocząłem gdzieś tam wcześniej i udało mi się tak minimalnie Eudeka podbić, dzięki czemu byłem w stanie, kurde, go, wiecie, tak ululać i zrobiliśmy ten wysoki level. No ale... i tak było kiepawo. Dobra, przyjmijmy zlecenia, zobaczmy, standardowe to mamy gdzie? Do inżyniera, do Nestora, do rzemieślnika i... z Garniston do Sarczu. Dobra, możemy przyjąć wszystko. Bo i tak będę się wybierał do wszystkich tych panów, choć do inżyniera jako tako nie muszę tak zwyczajnie go wziąć. Dobra, zatwierdzamy wszystko. What? Czemu tyle tego jest? O kurde. Dobra, czekaj. Rozładuj resztę. Zatwierdź. Ja pierdzielę. Ej, to... cała ta reszta jest do Nestora? Naprawdę? Tutaj... nie, drewno odporne na temporal, tabletki... ja pierdolę, tak jest. Dobra, moment. Otwórz menu. Zobaczmy. Metale... dobra, te metale, ceramikę sadzę z powrotem do nich. Na razie wszystkie te tabletki. Ile? No 20 tabletek nasennych! Ja pierdzielę, ile tego, kurde... Nestor, ile ty żeś sobie tego zaraz życzył? Dobra, umieść w pojeździe. Nie, niczego nie anuluj. Masz mi to zatwierdzić. Dobra, zanim tu się będę z tym, bo tu mogę też wziąć kawałek po prostu do siebie i tyle. Rzeki do siebie, ze sobą i po prostu to nosić w taki sposób, więc... Nie chcę niczego odbierać, chcę przetworzyć, czytaj, zwrócić te materiały z powrotem. Okej, aż tak to chyba... dobra, nie. Niczego to nie nadwyręża, tak więc spoko. Proszę bardzo. Miejcie sobie z powrotem. Tak. Znam to. Out. Dobra. Teraz to wszystko sobie zgarniamy z powrotem. Ha, mam full już na plecach. Wstać to jedno. I wstać też całą tę resztę, tylko to nie stąd, tylko stąd. Czekaj, te zostają ze mną akurat. Assemblery mogę ewentualnie zużyć, żeby... było. Dobra, mam hematogranaty. W sumie mam 3 sztuki, to 3 chyba nie potrzebuję, bo to jest po 5 sztuk. Gdzie to mam jeszcze 9? 2, dobra, to. Dobra, to te dwie paczki sobie do szafki wsadzę. Czyli na niemiecko nie mam 9 granatów. Nie, może przypadkowo, może jakoś mi dał więcej ten rzemieślnik? Może. Dobra, prywatna szafka w takim razie. Raz, dwa. Mieć w szafce. I co to mam jeszcze w tej szafce? A, nic, tylko te dwa. Spoko. No to zatwierdzamy. No i odpoczniemy sobie w kwaterze, no bo co jak co, ale należy nam się. Tylko mówię, trochę szkoda, że nie mogę... może nie tyle wymusić na grze. Tego, tylko szkoda, że nie mogę, że gra sama po prostu mi nie ogarnie tego. Jezus Boże, czemu ja nie potrafię się wysłowić czasami? Zlecenie testowe, znajdź zagubiony ładunek, dobra. Chodzi mi o to, że czemu gra nie ten, czemu gra nie pozwala mi tego pojazdu mów po prostu wziąć, nie wiem. Nawet jak się już nie, nawet jak już nie mogę normalnie po prostu, wiecie, normalnie wziąć i tego i do garażu schować tego, to czemu nie mogę tego pojazdu chociaż sobie naprawić po prostu, nie? Wiecie, tak zwyczajnie. Jeden biogranat, zero. Jeden? Były 4, a nie jeden. Dobra, wychodzimy. Bo Eudek też już ma z
te. Wiem, że też warto tę więź z Eudekiem powiększać. Bo może być, ona może mieć od jednej, od 0 do 5 gwiazdek może być też więź z Eudekiem. I muszę kurde zobaczyć, jak to powiększyć. Nie wstydź się. Tak jak dawniej, o. No tak, szybciej. A chyba ktoś sobie wypił. Wybacz. Obudziłem cię. Dziś urodziny mamy. I rocznica naszego pierwszego spotkania. O kurde, ej, to się za podwójne święto. Ej, tak mi naszło, kurde, bo ta twarz wydała mi się znajoma. To nie jest ten sam, który grał Grindelwalda w Nowych Fantastycznych Zwierzętach? Tak mi się wydaje, że to jest ta sama, że to jest ten sam. Nie pamiętam za chiny ludowe, jak on się nazywał. No i dobra, zobaczmy. Do inżyniera to muszę tutaj zjechać, a potem wracam na drogę i jadę sobie do rzemieślnika. Róży. Więc dobra, let's go. Jestem o co chodziło Die Hard One'owi. Dobra, powiem inaczej. Czekam od ciebie, jestem o co chodziło człowiekowi szklanej pułapce. Z tym. Z tymi automatycznymi dronami. To jest intrygujące. Tutaj rozbudowałem sobie też ten generator. Do trzeciego poziomu. I co najlepsze, totalnie zrobiłem to tylko i wyłącznie z materiału, który znalazłem po drodze. Zobaczmy. Do inżyniera to jadę tutaj kawałek, potem zjeżdżam. Znaczy dobra, de facto mógłbym już stąd tutaj tak po prostu zeskoczyć, nie? Ale no lepiej tego nie robić. Dobra, mów też się pozbyłem poza nagraniem, więc będę miał tyle z nimi spokoju. Kolejnego w tym sensie, że kolejnego przeze mnie, jakiego spotykam, ale w sumie pierwszego, jakiego chyba widzicie w ogóle na nagraniu. Dobra, otwórzmy menu najpierw i tą jedną rzecz do niego muszę zgarnąć. Temporal jest dla niego. Dzieła sztuki są dla naszego kolegi inżyniera. Już sobie to zabieramy. Zobaczmy, co ma. Ten ma buty move, dobra, to nie potrzebuje. Normalnie jak do niego podejdziemy, to on jest w stanie nam po prostu coś dać od siebie. Jak ma na przykład więcej paczek, a że nie dość, że ma jedną, to nie dość, że jeden ma jedną paczkę, a dwa ma totalnie useless dla mnie paczkę, no to nie ma co się w ogóle tym przejmować, więc dostarczamy ładunek. To oczywiście pomijamy, bo nie ma co. Hej, dobrze cię widzę. To też mogę pominąć, bo to jest tylko takie gadanie. Bardziej pomijamy. Okej, okay, o, bridgenik mi podskoczył, ale w sumie nie wiem dlaczego. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Nowe hematogranaty od naszego kolegi tutaj rzemieślnika. Zobaczmy, o co mu chodzi. Mi się załaduje cały ten system jazdy. Zobaczmy, poczta. Najpierw tutaj.
Nawiasem mówiąc, nie, zacząłem się interesować odratkami. Czy czasem kojarzy się z eudekami albo wykrywaniem wynurzonych, ale tak naprawdę miały służyć jako uniwersalne skanery ludzi i różnych obiektów. Wygląda na to, że z biegiem lat sporo się zmieniło. Okej, okay. Dobra, czyli w sumie nic interesującego. Rzemieślnik, no, na pewno będzie czwarty level, ale jestem ciekaw, czy może udało się zrobić piąty. Tak za jednym zamachem. Rozdałem miejscowym kurierom kilka z tych hematogranów, które przeniosłeś wraz z workami z krwią. Jeżeli faktycznie działają, może w razie konieczności będą mogli się obronić przed wynurzonymi, to może być nowy początek dla całej naszej społeczności. Spoko. Tutaj, testowy. Kojarzysz tego? Ten facet, który chciałem posiadać dostępnie pizzy. Wygląda, że mój budynek jest pobliżu jego schronu. Na kształt kostki, więc... Będzie tutaj... Aha, okej, okay, dobra. Właśnie, to, kurde, to miałem przyjąć. Zapomniałem o tym totalnie. Literalnie, dostałem wiadomość poza nagraniem, że ktoś chce zamówić pizzę. Jakby to nie jest żart. Naprawdę, ktoś normalnie chciał zamówić sobie pizzę. Znaczy chciał. I w sumie de facto to zrobił. I ja mam mu dostarczyć gdzieś w to miejsce. Tak z mapy na szybko sobie zerknąłem. Gdzieś w tej okolicy jest właśnie schron tego ziomka, który chce zamówić pizzę. Szczerze, ja nie wiedziałem, że w tych czasach, gdzie dookoła jest po prostu istne apogeum, nie wiedziałem, że tu gdzieś jeszcze są rośliny. Takie wiecie, które można przerobić na produkty jadalne. Zgadnijcie, jakie było moje zdziwienie, kiedy ktoś tego chce zamówić pizzę. To trochę, może nie tyle ima się z celem, ale trochę jest dziwne, nie? Co to jest, kurde? Na pewno nie droga. Proszę, kryjówka! Ciekawe. What? Jakim względem to jest? 7200 kryształów na 1000 wsadzone. Tak się da w ogóle? Nie ma nic do odebrania. Mogę coś przetworzyć ewentualnie. Wspólna szafka. Nie ma nic do odebrania. W prywatnej tym bardziej nic nie będzie. Stwórz sprzęt. Odpocznij w koterze. To jest dziwne, jak on wsadził, kurde, tyle tych kryształów do tego. Bardziej chodzi mi o to, że jest ogranicznik przecież na te kryształy. Więc głównie to mi dziwi. A, tej... na paczki działa ten? Boże, co ja gadam? No oczywiście, że działa na intempora, przecież to jest otwarte. Gdyby to było zamknięte, no to wtedy temporal by na nim nie działał, ale że otwarte, co nie jest zamknięte, tylko otwarte, no to temporal oczywiście na te paczuszki działać będzie. Ale okej, okay, jako że jadę tylko sobie tutaj, to wiadomo, temporal działa tylko na te paczki, na tę całą paczkę, ale nie działa na ładunek, który paczka sobie zawiera, więc nie ma... Ale właśnie, w ogóle to muszę pokazać, patrzcie jak to wygląda od spodu, nie? Tylko nie to. Kurde, jakieś takie, powiedzmy, stalagnat to jest połączenie, stalagmit jest od ziemi, stalaktyty z tej czarnej mazi, kurde, nie? Troszkę intrygujące, czy nawet szyby. Po co też ten most walny, skoro tu jest, kurde, choćby i patrzę na drogi. O kurde, jak jechałem, kurde, na dwóch kołach. Ej, nie powiem, czasami lubię takie losowe wydarzenia, nie? Teraz nie wiem, puść mi trochę przejść się tam, ale no... Lepiej tego nie robić, dobra. Tego ładunku, ten ładunek sobie odpuszczę. To mnie akurat aż tak nie interesuje. No i dobra, tabletki są dla Nestora. Drewno odporne na temporal jest dla rzemieślnika, więc bierzemy to na plerki. A, czekaj, tutaj jeszcze coś do niego miałem. Nestor i to jest też dla naszego siembla, więc bierzemy to wszystko. Kamera głupieje, ale to nic nowego. O, patrzcie to! Widzicie ten hologram?
Znacie pewnie tę postać. Jest ci, co nie znają, ale ciekawe jestem, czy w ogóle ktoś taki jest. Jest to Aloy, bohaterka Horizon Zero Dawn i Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West, lub jak większość liczb po prostu mówi Horizon Forbidden West. Dlaczego znajduje się tutaj jej hologram? I nie tylko jej, bo udało mi się na przykład mieć, ja mam na dwóch w sumie przedmiotach, mam czujkę też z Horizona i to jest taki jeden z w sumie mobów tak naprawdę, bo to nie jest nawet pełnoprawny przeciwnik, choć potrafi też napsuć pewnie krwi na początku, to nie ukrywam. Ale dlaczego jest ta postać tutaj? Ponieważ Death Stranding i Horizon chodzą na tym samym silniku. Więc jakoś Kojima pewnie dogadał się wcześniej, że może używać tego silnika z Guerrilla Games, no to takie nawiązanko sobie zrobił. Wiadomo, nikt mu nie zabroni, nie? Do inżyniera i do węzła. Dobra, mogę to wziąć w sumie. I tak tam będę wracał, więc szkoda tak zostawić. Nic nie chcę tworzyć. Naplery wszystko. Dobra. Ojeny, mogę to teraz do pojazdu wsadzić? Serio? Dobra, czekaj, tak. Nie chcę tworzyć. Zatwierdź. Mogłem, kurde, dobra. Wszystko do tego w takim razie. Tak, wyruszamy. Ale zanim wyruszymy, to oczywiście oddajemy to drewno. W ogóle, jak to działa? Że drewno jest odporne na temporal? Przecież to się trochę mija trochę taki oksymoron mi się wydaje. Jeśli chodzi o właśnie ten... Hej Sam, co słychać? W sensie myślałem, że nic nie jest odporne na temporal. Przydźwiganie tego musiało być trudne. Star! Easy peasy lemon squeezy. Zwłaszcza z tym egzoszkieletem, który mam od inżyniera. O, bang bang bagarang, akurat Aloy odblokowana. Rozrzemieślnik. Król Midas i kryształy chiralne. Ojciec Fragile i Fragile Express. Jeszcze większa przepustowość. Jeszcze więcej materiałów. No, piątego levela nie będzie, ale sam ten czwarty mnie bardzo przekonuje. Bardzo mi się podoba. Tutaj to jedno. Słuchaj, mam coś dla ciebie. Może zrobisz z tego lepszy użytek niż ja. Okej, okay, co czekać tym razem? Bo wcześniej dostałem od niego wyrzutnie bolasu na drugim poziomie. A okej, okay, dobra. Kolejne hematogranaty na zamówienie. Spoko. To oczywiście na plery bierzemy. Bo to warto mieć zawsze przy sobie. I coś mówi, że jak będę szedł do tego... Oglądanie cię w akcji daje nadzieję. Tak trzymaj Sam. Spoko. I coś myślę, że jak będę szedł do tego miasta, no to na pewno... Znaczy do miasta. Może nie tyle do miasta, tylko... do tych pozostałości właściwie tego miasta. No to wtedy na pewno mi się te granaty przydadzą, żeby się kolejno tych pozbywać. Ale tego nie chcę dostarczać, bo to chcę... tego nie chcę dostarczać tutaj, bo to chcę dostarczyć sam. Bo to się przydaje później. Dobra, to możemy do węzła jeziornego zabrać. Cóż, dobra robota. Tak będziemy tam szli. Cyk na pakę. O właśnie, a propos, to była czujka właśnie przed chwilą. Dobra. Używałem sobie pojazdu. Dobra, i do Nestora. Dobra, bym chciał jechać tędy. To tu bym jechał tak mega naokoło, to musiałbym iść tutaj. Właśnie, to jest trochę irytujące, że jak chcesz do Nestora, to de facto muszę iść na terytorium mułów, zaraz tutaj i potem muszę iść do niego z buta, bo tu nie ma takiego, w cudzysłowie, normalnego podejścia do niego, przez to, gdzie on sobie właśnie walną te... Jezus, daj! Błagam! Daj mi ten hologram! Boże, uwielbiałem to, kurde, w tym.
Widziałem Horizona u Starge'a i u T-Volta. Uwielbiałem tą maszynę. Żyraf to się nazywa. To jest genialna maszynka. To jest taki odpowiednik, powiedzmy, punktów widokowych z Assassin's Creed'a, ale nie jest ich tam od zajebania. Ktoś widzę fajnie porozkładał mosty. W sumie ciekawe, czy to być taką mostami, zrobić taką prostą drogę do Nestora na przykład. Kto wie. Widzę właśnie mój most. Specjalnie tu postawiłem. Dobra, jak mówię. Poradziłem sobie tutaj z muła. O, proszę! Proszę, proszę, proszę! Kogo ja widzę? Czołem! O, nie trafiłem! Czołem! Gdzie z tymi łapami? Okej, okay, zauważyłem też, że zależnie... Czy nie, nic nie nieść, tego kopnąć w ryj. Zależnie od tego, gdzie daną osobę trafimy, czyli w tym przypadku, czy w osobę, gdzie danego muła trafimy, czy w głowę, czy w ciało, to wtedy ma albo od razu KO, albo dostaje... O, ty gnoj. O właśnie, jeśli trafimy go w głowę, to gościu ma momentalny knockout, ale jeśli trafimy go tylko i wyłącznie w ciało, no to normalnie dostaje, normalnie jest ogłuszony i jeszcze trzeba go, że tak powiem, troszeczkę dobić. Ale nie jest to nic takiego, wiecie. Nie jest to nic niebezpiecznego, znaczy nie może niebezpiecznego. Nie niebezpiecznego, tylko nie jest to takie dobicie, żeby go zabić, tylko po prostu, żeby go ogłuszyć. No, tam jest ten jeden, który tutaj sobie biegnie, ale chyba poza nim nikogo tu więcej nie ma. No tak, jest. Przez to, że on tu jest, to nie mogę tego użyć. Ładnie. Spory jest hitbox, jeśli chodzi o użycie tego. Dobra. Nie to. Chcę skorzystać ze strażnicy. I chcę ulepszyć, żeby od razu wpakować tak. Po pierwsze wpakować kryształki. No a po drugie te dwa metale, które dopiero co zgarnąłem. Ceramiki tu nie wpakuję, ale to jest akurat mój najmniejszy problem. No to w ogóle jest tak krótka animacja, że nawet tego się nie da pominąć, nie? Jestem ciekawy, jak strażnica wygląda na przykład na trzecim poziomie. Bo jeszcze nie znalazłem, Dobra, tak, no jeden nie znalazłem, dwa nawet nie starałem się ulepszać strażnicy do trzeciego poziomu, no bo nie widziałem w tym po prostu sensu. Ale kto wie, może im wyższy level strażnicy, tym na przykład wyższy ten. O, sporo ceramiki tu mają. O, troszkę metali też jest, spoko. To po to akurat bym się przejechał. Jak za szkielet wzmacniający też tu mają, ciekawe. O, i oczywiście ktoś tu jest. Jeszcze, więc dobra. Siema. Na niecie to jest przyjemne, nie? Po prostu strzelić mu w ryj i mieć go z głowy. Wybierasz się gdzie? No, biegł się. KO. Coś jeszcze? Nie, dobra, to był ostatni. Okej, okay, ceramiki, bardzo dużo ceramiki. To by się przydało do odbudowania drogi, ale dopóki nie będę tej drogi odbudowywał, to nie ma sensu tego zbierać. No chyba, że... Właśnie, czekaj, nie, jest sens to zbierać. Zabieramy to oczywiście. Bo nie mogę dać tego od razu do drogi. Ale mogę dać to do, uwaga, prywatnej szafki. Wybudowanej tutaj przeze mnie też i przez innego gracza w skrzynce. I potem mogę po prostu po to wrócić i zapakować sobie do autka. Dobra, nie wejdę po to w taki sposób, więc... Muszę przejść tak. No, tutaj. Do drugiej rączki bierzemy
No weź to. Dobra. No oczywiście, że to spadło. Ale to nie jedno. Bierzemy to. Co jest? No. Raz. Dobra, kucnij, bo to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to spadnie. Jedna ręka. Druga ręka. Jeszcze więcej ceramiki. Dobra, gdzie jest ta skrzynka? Gdzieś w pobliżu. Albo i nie. A nie, tu jest, dobra, zaraz obok. Dobra, no. Odpalaj, odpalaj. Aktywuj terminal. No i do prywatnej szafeczki schowam sobie całą tę żywicę. Dobra, metal akurat zostawię, ale całą tę ceramikę. Wróć, czekaj! To nie to. To już jest w tej szafce. To już jest. To jest w ogóle z jednego takiego mojego rajdu w to miejsce. Patrzcie, tej ceramiki tutaj było, nie? Chuj! Przecież jak ja to wpakuję se do jakiejś tej, to to jest po prostu chyba prawie momentalne ulepszenie tego. To jest chyba prawie momentalne ulepszenie, może nie ulepszenie, ale zapełnienie ceramiki na kolejnej drodze. Okej, za dużo. Za dużo czegoś mam. Dobra, to weź te, to mogę wpakować. Też za dużo, oj, czyli... Figa, nie spakuję tego jednak do tej szafki. Dobrze. Ale nie ma tego złego, no bo od czegoś mam swoje assemblery, które po pierwsze chcę wykorzystać, a po drugie chcę mieć. Czy chcę mieć trochę więcej miejsca. Także hop. Nie wiem, czemu mi te wyrzutnie bolasy wyrzuciło. Proszę mi ją zabrać. Zabierze, bo wielce nie ma miejsca. Dobra. Niech to się sobie dobuduje. Żebym mógł zrzucić tą, całą tę ceramikę. Nie realizuj dostawy. Do prywatnej szafki proszę mi zrzucić całą tę ceramikę. Metale zostają, bo to się wpakuje od razu do strażnicy. Dobra, ceramika w szafce. Cyk. Ze mną. Tutaj tę małą ceramikę też mogę zabrać. Dobra, tam w środku było co jeszcze? Żywica, dwie mniejsze ceramiki, takie pierdy, spoko. To jest niezbędne akurat. No dobra. Jeszcze mogę sobie tutaj pakować te resztę ceramiki. Jak widzicie, mam już tego naprawdę sporo. Choć nie ukrywam, że najlepiej to byłoby tę całą ceramikę zabrać do któregoś węzła albo do któregoś prepersa i to po prostu, wiecie, zmerdżować w taki większy ładunek, niżeli takie pomniejsze brać, no bo niestety lepiej jest mieć jeden taki, wiecie, ten taki taką dużą paczkę, ale na przykład, której jest 1000 ceramiki, niż trzy takie paczki, w których jest ich po 300, na przykład 20. Bo to po pierwsze lepiej miejsce przeorganizowane, a po drugie, no po prostu jest to lepsze. Dobra, to dziwna ta argumentacja była moja teraz, no ale no, rozumiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak mniej więcej. Dobra, metale zostają, ceramika do szafeczki. No i cyk. Dobra. Tak się da. Dobra, strażnica jest tam, więc mogę to nam tam się w sumie przebiec. Dlaczego właśnie, czy jak będzie wyglądała druga jubilewa strażnicy? Jest też możliwość, że właśnie wam że widzimy się teraz po cięciu, bo... wiecie, no ta droga nie jest... To, że ja teraz sobie organizowałem te miejsce i tak dalej, to nie jest nic specjalnie ciekawego, więc jest naprawdę duża szansa, że to wyciąłem. No, ale tego raczej nie trzeba zaznaczać, nie? Dobra, zobaczmy te strażnice. Na upgrade'ie. Mam chyba idealnie na tyle, żeby ją ulepszyć. Dokładnie. Więc tutaj materiały. Pyk. Ja się pozbywam materiałów. No a strażnica dostaje upgrade.
Zobaczmy. Była taka zwykła czarna. Zobaczmy, jak będzie ulepszona wyglądała. Na pewno się większa nie zrobi. Okej, tu już nowe, to już takie srebrne elementy. Tam też. Obiekt ulepszony. Okej, kryształy i więcej metalu ewentualnie. Mogę mu kryształy w sumie wpakować, bo i tak tylko po to mi te kryształy są. W sensie tylko po to te kryształy zbieram, nie? Żeby właśnie je komuś, komuś tutaj wpakować. No bo mówię, dla mnie kryształy się nie przydają. Ja ich nawet nie deponuję w innych, kurde, w innych obiektach, nie? Bo nie widzę sensu. Bo ja te kryształy jak szybko je zdobywam, tak szybko je wykorzystuję od razu. No dobra, no mam po prostu widoczny. Tak właśnie nie wiem, jaki jest zasięg teraz tego. O, ale zauważalnie jest chyba większy, coś mi się wydaje. Okej. No, bo na bank nie miałem takiego zasięgu wcześniej na oznaczanie tego wszystkiego. No. Stąd do Nestora jest niecałe pół kilometra, ale to jest nic, nie? No bo wiecie, no samo załatwianie tych wszystkich mów i tak dalej, to nie jest żaden tak naprawdę problem. Problemem jest niestety zbieranie tego wszystkiego, bo tak jak sam ma ograniczoną ładowność na swoich plecach i to nie tylko kilogramowo, ale w ogóle, tak niestety te autko też ma swoją ładowność. To nie jest tak, że to jest nieskończone, nie, nie, nie. Muszę tutaj odpowiednio, chociaż w sumie, serio, nie pamiętam teraz, czy to pokazywałem na odcinku poprzednim, jak się bawiłem tym autkiem i miałem za mało miejsca i tak dalej, ale jeśli nie, to wspominam o tym teraz. Te autko normalnie ma swoją ładowność. Nie mogę pakować tu więcej niż jakby grama to wpakowane, a co za tym idzie, nie mogę zrobić tego, co chciałbym zrobić, czyli po prostu zapakować sobie wszystkiego. Ej, co jest? Przecież zabrałem. Wróć, to nie jest stąd. Dobra, tabletki. Wszystkie te tabletki muszę sobie zabrać. Powinien mieć na spokojnie miejsce na plerach, no nie? Dokładnie. Silny to są jeszcze tabletki na sen. Co jest warto zaznaczyć. Czy nie? A właśnie, są te paszki do niego. Z tych porzuconych ładunków. To było to i to. To jest do jeziornego. Dobra. Okej, tego nie mogę nieść na plecach, ale od czego mam ręce? Jedna, druga. No i let's go. Teraz tylko na górę, do Nestora, wszystko zdeponować. Jakby, na czym to się trzyma, to jest moje pytanie, bo na pewno nie na magnesie, ale może w jakichś takich hakach. Tu sobie specjalnie drabinę postawiłem, żeby móc właśnie, powiedzmy, w miarę normalnie do niego wchodzić, bo zejście stamtąd to jest pikuś, nie? Ale wejście, wejście to jest katorga. Bynajmniej jest taką z tymi paczkami, bo normalnie to się prościej wchodzi. Ja, hop! Nie. Tutaj. No, kurna. Tu, wskakuj. Sam nie zmuszę mnie do obejścia tego. Błagam cię. A, chyba że przez te. A, pewnie przez te paczki nie mogę tego zrobić. Kurde, mać. Dobra. Weź się zostaw w takim razie. Boże, nie, co ja gadam? Przecież chodziłem wcześniej z takimi paczkami. Z większymi normalnie nadrabinami. To czemu teraz tego nie chcę zrobić? Jak chwycę. Być. A nie, dobra.
Jednak tak, jednak przez te paczki. Tylko to jest wina tego, że mam ich po prostu aż tyle naładowanych na sobie. Dobra, to są też takie malutkie, czy... Tak, też takie malutkie, dobra, no to... Przejdźmy się tutaj na górę. I tutaj... Dwie te od niego paczki. Rozładujemy. Tutaj wręcz błyskawicznie wrócę sobie do tych paczek. No ktoś się ze mnie chyba tam zrobi jaja. Schodziłem tutaj tyle razy poza nagraniem i ani razu mi się taka akcja tu nie przydarzyła. Schodziłem w dokładnie taki sam sposób i ani razu i tak nie spadłem. Na plery bierz to wszystko. Okej. Teraz tu się mogę potem z nim wspiąć. Wszystko podbierać. Co jest? Granatne zamówienie. A dobra, bo te granaty były przyczepione do ciała. Znaczy, Boże, do ciała, do kombinezonu. Więc dobra, assembler i... A czemu tego nie mogę zaznaczyć? No nieważne. Przemocy do kombinezonu. Tutaj. I assembler też. Co? Ej, nie, nie należy. Dobra, trudno. Dobra, nie. Zostaw tak. Dobra, ważne, że mam to podniesione. Nie się wspinaj. Do tych dwóch paczuszek tutaj jeszcze. Jedna, druga. No i teraz to już praktycznie prosta trasa do naszego kolegi. Choć wolałbym, żeby była mini problematyczna w ogóle. Nie wiem, rozważam postawienie tutaj mostu, nie? Bo jeśli będę mógł tutaj dojechać do niego tak po prostu, no to... To będzie naprawdę dobre. A, i w ogóle wyczytałem gdzieś poza nagraniem, że jeśli nie będę do niego dostarczał paczek, to on może zginąć. Więc wypadałoby do tego nie dopuścić. Przyjmij zlecenia do inżyniera, do rzemieślnika 2 i do jeziornego. Dobra, to za chwilkę. To, nie, nie przyjmuj tego, zrealizuj dostawę. Dobra, tak, bo to ciągle mam to jedno, ale tego jeszcze nie zgarnąłem. Zobaczmy, jak to będzie poukładane. Nie powiem, troszkę mnie teraz to ciekawi. Dostarczam ładunek. No, to licho. Nie spodziewałeś się mnie, co? Nie martw się, nadal żyję. Rzućmy okiem. Wow, wspaniale. Świetna robota, dziękuję. Jestem ciekaw, co by było, gdybym ja tutaj przyniósł te paczki w stanie takim totalnie spierdolonym, nie? Okej, bridging... O, wielki posłaniec, pięknie. Bridging mam kolejny level. I stan ładunku, ale patrzcie, tak się zastanawiałem, jak kurde ten bridging levelować, a... De facto wystarczy tylko i wyłącznie dostarczać te... porzucone przesyłki, to jak najbardziej buduje. I to w byle jaki sposób. Tylko jak dostarczacie te porzucone przesyłki bezpośrednio tam, gdzie one trafić powinny, no to najwięcej to tak naprawdę. To najwięcej w takim razie wtedy właśnie daje. Zobaczmy teraz te zlecenia.
Czyli tak, do inżyniera dwa do rzemieślnika i jeden do jeziornego. Wybierz. Przyjmij wszystko. Wszystko na plecy. O, książki się nie zmieściły. Dobra, to mieć to jedno mieć w tej ręce, drugie mieć w tej ręce. I to przymocuj do kombinezonu. Do lewego ramienia. Spoko. Wyruszamy. Pomijamy. Trzymam to oczywiście. To się schylmy, żeby tego nie stracić. No i teraz wypadałoby wrócić do autka. Tylko w taki sposób, żeby się nie wypierdoli z powrotem, bo niestety mam tutaj też... To właśnie tutaj naczelnika. Mam tutaj niestety paczki, które wypadałoby zostać w stanie zajebistym. No, stop. Nie tak gipko. Powoli. Dobra, zbieramy. Mam stare książki. Tak na spadły, kurde. W sposób. O. Tu. Dlatego tak nie zabiorę. Dobra, ale to już tak. No weź to jedno. Porzucony ładunek, dobra, ponieważ to mnie interesuje. Ale co miałem zabrać, to chyba mam wszystko, nie? Tak jest. Dobra, powoli. Zresztą tak się na pysk nie popierdolić. Mówię jedno, a prawie zrobiłem drugie. No, brawo ja. Dobra, otwórz. Chcę za to takie... Otwórz menu i zobaczmy, co mogę tutaj zrzucić w takim razie. Na pewno te dwa chcę zrzucić. To też. To wszystko. Mnie ciekawe, czy to w ogóle wejdzie. Dobra, sprawie mogę zrzucić w ogóle z siebie. Tylko stąd. Okej, do pojazdu wszystko wejdzie, bo to są takie malutkie rzeczy. To już mamy tutaj, do jeziornego. Dobra, zatwierdzamy. I tu, gdzie jest ta paczka do jeziornego? Dobra. To jest taka... A, ty, dobra, nie, bo to jest duża paczka, no to nie. Co ja przed chwilą zobaczyłem? Ja wtedy się nie wiem, co ja przed chwilą widziałem. Czemu on tak się kręcił? Halo. Nieważne. Ale ceramiki to mam sporo w tych kupowanych. Metale. Tak dalej. Może Death Stranding to jest naprawdę gra, której z samej połączeniaków mógłbym zrobić sobie streama. Tylko niestety wy raczej nie widzielibyście. Może tyle nie widzielibyście w ciekawej tej. Czego ciekawego w Death Stranding, bo wiecie, no, najwyżej byście po prostu. Najwyżej byście po prostu przyszli i byście coś do mnie popisali, ja bym poodpowiadał. Jest to nie zaraz takie nic, no ale. No samo to, że głównie tutaj polega to na dostarczaniu tych przesyłek, a że warto dość często to robić, no to ja się staram to robić. Wiecie, jak mogę właśnie gdzieś iść i tak czy siak się gdzieś przedostać, no to hej, czemu miałbym tego nie zrobić? Bardzo proste założenie. Inżyniera jadę, no to mogę to zabrać oczywiście. No. 54, no w sumie 55 minut mam łącznie już. Jezu, ten żyraf. Mwah, coś
pięknego. A nie, to jest po prostu... Ciekawe mi, czy to jest złote, czy to jest chiralne. Wiecie, bo to ma takie złotawy ten, nie? Ale to w sumie niekoniecznie musi być właśnie złoto, tylko może być chiralium. Dziękuję. Taka otoczka, nie? Dobra, to jest do inżyniera. To też. To jest do jeziornego. Tu, rzemieślnik, stare książki, zegarki, narzędzia do inżyniera, model broni do jeziornego. To też tutaj, to do jeziornego, ale to jest też porzucone w ładunku. To jest do inżyniera. Dobra, no to bierzemy to na plecki, zatwierdzamy. Wchodzimy i podkładamy. Dobra, pomijamy to oczywiście. Dobra, to już też pomijam, bo gość praktycznie cały czas gada jedno to samo. Dobra, to takie pomijanie pójdzie szybciej. Jest! Pięknie! I jest żyraf! Lubię to! I właśnie, możemy tutaj odpocząć w tym schronie. Więcej ceramiki, tak daje do wzięcia. Cena kuriera. Dostanę ładunku jedno, pozostałe i link trochę się podbił. Dobra. Słuchaj, mam coś dla ciebie. Może zrobisz z tego lepszy użytek niż ja. Będzie tu czekać. No i to jest właśnie gwiazdka, którą dostajemy za 5 gwiazdek udanej osoby. No jak widzicie, mamy już dwie. Jedna od inżyniera, druga właśnie od niego. Jestem... Oglądanie cię w akcji daje nadzieję. Tak trzymaj sam. Nie jestem szczerze mówiąc pewien, co w sumie daje nam taka ta... Co nam w sumie daje ta opcja. Jeśli chodzi o te gwiazdki. W sensie, wiecie, to jest tylko takie, o proszę, patrzcie, mam tyle gwiazdek, tylu mam ludzi na full. Czy to faktycznie może coś dawać później? No idea, no ale dowiemy się. Dobra, czy coś przetworzyć? Na pewno chcę ten spray przetworzyć, skoro mi się już nie przyda. Chyba to granaty sobie zostawiam. Assembler mogę za chwilę zużyć. Jeden i drugi w sumie. Worki z krwią potrzebuję i tak dalej. No, czyli tylko to spray. Dobra. Wszystko zmieniamy. Ja. Nie, niczego więcej nie chcę przetwarzać. Wycofaj mi się z tego totalnie. Dziękujemy za twój wkład. Musimy sobie przetestować te spanie u typa ewentualnie, jak to wyglądało. Bo nie powiem, jestem osobiście ciekaw, co z tego wynik. Jak wygląda, czy to jest jakaś animacja, czy tylko jest ściemnienie ekranu, o i pyk. Jesteś wypoczęty, nie? Tak, to jest do dokładania, a że na razie nie mam niczego dokładać, no to mogę to olać. No i dobra, teraz tak. Po pierwsze idę do inżyniera, po drugie wracam do jeziornego. Okej. Okay. Dobra, to jest to już, to w sumie już sobie poznagraj. Mam prawie godzinę nagrania, plus minus wycięcia tego i owego. No to myślę na spokojnie, mogę coś fajnego tutaj wam pokazać. Oczywiście głównie chodzi o paczki, nie? Ale zobaczymy, co z tego uda mi się ulepić. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Death Stranding, w którym przyjmiemy sobie nowe zlecenie fabularne i też się nim zajmiemy. Na razie. Cześć.